Słowo Człowiek Konferencji Prasowej. Witam Państwa. Witam przede wszystkim trenerów obydwu zespołów z Niszy. Pokonuje dzisiaj 2-0 Górnika Polkowice, ale więcej o przebiegu wydarzeń. Jak powiedzą trenerze, jako pierwszego właśnie ocenę przebiegu wydarzeń. Bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę trenerze. Przede wszystkim gratuluję trenerze zwycięstwa. Gratulacje dla Znicza. Mówiąc o meczu, trzeba powiedzieć sobie w ten sposób, że no mecz się zaczął, wydaje mi się, że dla nas dobrze. Pod jakimś tam kilka minut budowaliśmy akcję, próbowaliśmy stwarzać sytuację. Było widać, że chcemy jakiś plan zrealizować, po czym dostajemy pierwsze ostrzeżenie po dłuższym podaniu. Staramy się skorygować dany błąd i tak naprawdę nie reagujemy na to, co się wydarzyło na boisku, na podpowiedź, która gdzieś tam miała dotrzeć do jednej czy drugiej naszej strony. No i dajemy się ograć jak dzieci w polu karnym i tracimy bramkę na 1-0, po czym znowu przeciwnik ustawia sobie spotkanie, a my wracamy do punktu wyjścia ze wcześniejszych meczów. No, co mogę powiedzieć? W przerwie to samo. Chcemy wyjść na drugą połowę, chcemy spróbować zaatakować, szybko doprowadzić do remisu, żeby móc zmienić wynik tego meczu. I zagraliśmy pewnie jedną czy dwie akcje, spróbowaliśmy zbudować, mija zaledwie kilka minut i znowu jak dzieci we mgle dajemy sobie zagrać podanie prostopadłe, gubimy tak ważnego i tak groźnego zawodnika w polu karnym, to na poziomie centralnym takie błędy kosztują po prostu utratę gola i jest po meczu. Później gdzieś próbujemy się jeszcze ratować zmianami, ale jest to bicie głową w mur. Co mogę powiedzieć, no też jak się gra na wyjeździe na tak trudnym terenie i się ma trzy sytuacje do pustej bramki i nie wykorzystuje się żadnej z nich, bo Kiepzak miał po stałym fragmencie, Pisarek tak samo miał tu po błędzie bramkarza i mieliśmy tutaj w drugiej połowie to niezłe takie dogranie bodajże do Kobiego i no jeśli nie trafiamy, nie łapiemy kontaktu, no to tak samo na poziomie centralnym ciężko powiedzieć o jakichkolwiek punktach, także głupie błędy na pewno nie na ten poziom i brak skuteczności na pewno nie na ten poziom kosztuje to, że się ma 0 punktów na pewno w meczu wyjazdowym. Także jeszcze raz trenerze gratuluję i dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę trenerze. Dziękuję za gratulacje trenera. Ja pogratuluję swojej drużynie, bo jest to kolejny mecz, który mam takie poczucie stojąc za boczną linią, gdzie myślę, że kontrolujemy to spotkanie. Tak jak powiedziałem już wcześniej, że często jesteśmy oceniani przez wynik sportowy. Ja takie mam poczucie od początku tego sezonu, że nie mieliśmy jeszcze takiego meczu, w którym ja miał poczucie, że nie wiem, przeciwnik robi coś, z czym my sobie nie możemy poradzić, czy nie mamy na to recepty. Bardzo często gdzieś brak skuteczności w odpowiednich momentach decydował o tym, że mecz zamiast naszym zwycięstwem zakończył się naszą porażką. Dlatego dzisiaj się niesamowicie bardzo cieszę, że Barno asysta i Czarny wreszcie bramka, bo gdzieś tam konsekwentnie stawialiśmy na tych zawodników, mimo tego, że to jest 8 kolejka, oni nie robili liczb, a są to nasi ofensywni zawodnicy, więc się niesamowicie cieszę, że dzisiaj się odblokowali i dołożyli też liczby, bo to jakby myślę, że ich personalnie podniesie mentalnie. Dzisiaj i wcześniej bardzo dużo rozmawialiśmy z tymi zawodnikami, żeby byli cały czas jakby skoncentrowani, skupieni, żeby się nie irytowali, że tych liczb nie mogą zrobić, że to tylko jest kwestia czasu i dzisiaj się cieszę, że jakby zapisali liczby na swoim koncie. Cieszy druga bramka, bo cały tydzień bardzo dużo pracowaliśmy nad fazą przejścia z obrony do ataku. Cieszy właśnie dlatego bramka tak zdobyta, że gdzieś to, co gdzieś sobie założyliśmy, pracowaliśmy w tym tygodniu, za chwilę gdzieś miało miejsce i wykorzystaliśmy dzięki temu sytuację, zamieniliśmy na bramkę. Do trenera mam taką prośbę i takie dobre słowo, bo zdaję sobie sprawę, jakie to może być dla trenera samopoczucie po 4 porażkach. Chciałbym, żeby porażki, które trener teraz ma, nie wpłynęły nigdy na trenera samopoczucie i jakby takie poczucie wartości, bo ja uważam, że takie porażki, takie momenty mentalnie jeszcze nas wzmacniają i wierzę, że wyjdzie trener z tego za chwilę zwycięski i tak sobie to ułoży, ten charakter przełoży na zespół, że za chwilę zacznie się dalej z powrotem wygrywać, więc tutaj
Chciałbym, żeby w jakiś sposób trener dalej kontynuował swoją pracę, bo patrząc na, przygotowując się do waszego meczu, naprawdę było bardzo ciężko się przygotować, bo otwieracie raz na czterech obrońców, rotujecie raz na trzech, bardzo wysoko schodzi Ratajczak, w bocznym sektorze Błyska zbiega Kołbon, więc jakby tych rotacji jest bardzo dużo i samo przygotowanie do meczu jest niesamowicie trudne do takiego przeciwnika, jak wy, dlatego niesamowicie się cieszę z dzisiejszych punktów, bo bardzo dużo dla mnie znaczą, bo przeciwnik ma bardzo dużo jakości i bardzo dobra organizacja, dlatego bardzo szanuję te trzy punkty i prezes się wszedł do szatni, podziękował nam za grę i zmotywował nas finansowo na następny z Motorem Lublin, więc jakby już się nie możemy doczekać tego meczu z Motorem. Chwilę się dzisiaj pocieszymy, od jutra zabieramy się do ciężkiej pracy. Dziękuję. Ja powiem, że piękne słowa, to co trener powiedział w stosunku właśnie do trenera, wielki szacunek, że trenerzy się szanują, sam jestem trenerem i to było naprawdę piękne. Trenerze, bardzo dziękuję, że trener właśnie powiedział, bo to też do mnie trafiło, pozwoliłem sobie na troszeczkę prywaty. Wielki szacunek, trenerze, za te słowa. Dziękuję za konferencję, gościom szykuję, bezpiecznego powrotu do domu, a gospodarzom gratuluję.